Znajdujemy się w halach Expo 21 w Warszawie, gdzie odbywają się już po raz 24 międzynarodowe targi automatyki i pomiarów automatyką. Automatyzacja i robotyzacja jest elementem koniecznym, żeby zapewnić odpowiednią konkurencyjność wyrobów produkowanych w naszych przedsiębiorstwach. Tak naprawdę kontakty nie są prowadzone między firmami, tylko między ludźmi. To jest przewaga targów nad innymi formami promocji. Powoli klienci zaczynają dostrzegać również w Polsce potencjał na wykorzystanie robotów do aplikacji mniej typowych, do aplikacji, w których wydawałoby się, że robota tam nie można zastosować. Po raz pierwszy pokazujemy robota typu Scara. To jest nowy produkt Fanuka i to jest robot, który pracuje w szybkich operacjach typu pick and place, czyli szybkie układanie, przekładanie, sortowanie. Zauważyliśmy większy rozkwit zastosowania robotów w przemyśle farmaceutycznym, w przemyśle kosmetycznym. Przemysł spożywczy coraz bardziej interesuje się robotami, stąd dzisiaj ten właśnie biały robot, który do takiego bezpośredniego kontaktu z żywnością może być zastosowany. Nowym obszarem naszej działalności, poza rozwiązaniami mechanicznymi, jest już również oprogramowanie. Otóż w tym roku wypuściliśmy na rynek nowe oprogramowanie do systemów dynamicznych, które umożliwia użytkownikowi samodzielne skonfigurowanie danej prowadnicy i zaprogramowanie jej drogi. Nasze systemy są niezwykle elastyczne i kompatybilne ze sobą. W związku z tym, w zależności od tego, jakie wymagania ma klient, jesteśmy w stanie się odpowiednio do nich dopasować. System, który został wymyślony ponad 30 lat temu, cały czas jest aktualny. Wszystkie nowości, które wypuszczamy na rynek, a jest ich ponad 100 każdego roku, pasują do pierwszych profili, które zostały wymyślone ponad 30 lat temu. Z najnowszych rozwiązań, które przywieźliśmy ze sobą tutaj na targi automatyką do Warszawy, prezentujemy rozwiązania systemu bezpieczeństwa bazujące o interfejs IO-Link, nasze ciągle unikatowe rozwiązanie. Zamków bezpieczeństwa z kodowaniem RFID, blokad bezpieczeństwa również z dodatkowym kodowaniem oraz naszego huba safety, który służy do komunikacji, do zbierania sygnałów bezpiecznych i przesyłania ich do systemów sterowania poprzez sieć ProfiSafe. W tym roku zdecydowaliśmy się pokazać współpracę najnowszego robota TX2 z jego starszym bratem, robotem z serii TX. Aplikacja jest dosyć prosta, pokazuje paletyzację, przekładanie detali z jednego miejsca na drugie, ale pokazujemy tutaj możliwość współpracy robota z człowiekiem. Operator częściowo dzieli strefę roboczą z robotem. Omron oferuje rozwiązania służące do automatyzacji maszyn. Wszędzie tam, gdzie musimy wykonywać szybkie operacje, produkować produkty szybko zbywalne, to jest nasza domena. Bardzo obiecującym obszarem rynku jest robotyka, zarówno ta mobilna, jak i bardziej klasyczna. Omron specjalizuje się w robotach typu Delta, Scara. Tam, gdzie liczy się duża szybkość, jest to sposób na, myślę, zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu, polskich firm produkcyjnych. Na rynku polskim i globalnie oferujemy tak naprawdę całą gamę rozwiązań, jeżeli chodzi o produkty, aplikacje do pakowania, spawania, handlingu i assemblingu, czyli montażu drobnych komponentów. To jest głównie elektronika. Oprócz tego dostarczamy oczywiście roboty integratorom, którzy integrują je w całą pozostałą gamę różnych aplikacji zrobotyzowanych. Złoty medal zdobyliśmy za robota Yumi, który jest w pełni współpracujący z człowiekiem. Czyli tak naprawdę może ramię w ramię współpracować, nie potrzebuje wygrodzenia wokół, jest bardzo łatwo integrowalny, szybko go można dostosować i zaprogramować, dostosować do danej operacji.